No to siema ludziki, witam was po raz kolejny 55 km motocyklisty. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowy vlog, nawet bardzo wyjątkowy. A to dlatego, że mam wam do zakomunikowania dwie w sumie takie dosyć ciekawe rzeczy. Jedna z nich to oczywiście ilość subskrypcji na moim kanale, bo właśnie sięgnęliśmy 1000. Słuchajcie, w związku z tym postanowiłem parę słów do was powiedzieć. A drugą sprawą jest małe pożegnanie na moim kanale. Niestety dosyć smutne. Ale o co dokładnie chodzi z pożegnaniem, dowiecie się niebawem, także zainteresowanych serdecznie zapraszam. No powiem wam szczerze, kochani, że kompletnie nie spodziewałem się, że w czasie snu zimowego na moim kanale przybędzie aż tyle subskrypcji, że sięgniemy tego 1000. Słuchajcie, 1000 osób obserwuje już mój kanał, troszkę ponad, parę osób więcej. Jako że jest to hobbystyczny kanał, to uważam to za wielki sukces, ale też i super motywator do tego, żeby robić to dalej. Dlatego chciałbym wam z całego serca podziękować za to, że oglądacie moje nagrywki, za to, że kliknęliście ten przycisk subskrybuj. I zachęcam was do tego, żebyście również kliknęli sobie dzwoneczek obok przycisku subskrybuj, tak żeby dostawać powiadomienia o nowych nagrywkach. Na pewno będzie to funkcjonować lepiej, niż gdybyście tego dzwoneczka sobie nie kliknęli. Także generalnie powiem wam szczerze, że uświadamiając sobie fakt, do jakiej skali rośnie mój kanał, taki w zasadzie kanał stricte hobbystyczny, nie traktujący o niczym konkretnym, ale jak widać, również są amatorzy i takiego kanału, na którym po prostu mówię, co mi do głowy przyjdzie, na którym poruszam takie tematy, które uważam za ciekawe, istotne, czy po prostu w jakiś sposób przewrotne lub zabawne. Słuchajcie, przerwa zimowa była dosyć długa na moim kanale niestety, no ale nic się na to nie poradzi. Pracuję. Mieszkam w takim regionie, w jakim mieszkam. Niestety pogoda lubi być bardzo zmienna w tym regionie. W związku z tym nie zawsze udało mi się wygospodarować czas na jazdę motocyklem wtedy, kiedy pogoda sprzyjała. Wtedy, kiedy natomiast miałem czas, bardzo często nie udawało się zgrać tego z pogodą, bo pogoda nie dopisywała. No i tak suma summarum powiem wam, że w tym sezonie jeździłem może już 3 albo 4 razy na motocyklu. Aczkolwiek po raz pierwszy warunki są naprawdę dobre ku temu, żeby nagrać jakiegoś vloga dla was, co niniejszym czynię. Słuchajcie, jest to pierwszy vlog z motocykla w 2019 roku, więc oczywiście tradycyjnie, jak to już mam w zwyczaju, życzę wszystkim motocyklistom oraz przyszłym motocyklistom w tym sezonie absolutnie bezwypadkowej jazdy, bezstresowej jazdy, tylu wyjazdów, ilu powrotów. No i przede wszystkim fanu, słuchajcie, nawijajcie kilometry, oby wam się udało nawinąć ich jak najwięcej i oby to były szczęśliwe kilometry dla was. Tego wam na sezon 2019 życzę. Ja sam mam dosyć duże plany na ten sezon, zresztą w czasie przerwy zimowej już się dosyć dużo zmieniło. Dlaczego napisałem w tytule, że jest to vlog jubileuszowy z okazji 1000 subskrypcji? I dlaczego dopisałem do tego, że również jest to pożegnanie? A no jest to pożegnanie, słuchajcie. Jest to pożegnanie z tym motocyklem. Słuchajcie, motocykl już nie będzie pojawiał się na moim kanale. A to z tego tytułu, że będzie miał nowego właściciela, a dokładniej rzecz biorąc nową właścicielkę. W związku z tym niestety żegnamy się z Hondą. Jest to najprawdopodobniej ostatni vlog na tej Hondzie. Ale nie martwcie się. Przez pewien czas na pewno będzie tylko jeden motocykl na moim kanale, będzie to Vulcan, do którego powiem wam szczerze już się bardzo przyzwyczaiłem i bardzo się z nim zaprzyjaźniłem. Niebawem również nagram dla was taką długoterminową recenzję, ponieważ po przejechaniu tam, nie wiem, 5-6 tysięcy kilometrów wiadomo, że na pewne rzeczy patrzy się zupełnie inaczej. W związku z tym podzielę się z wami moimi przemyśleniami po takiej dłuższej jeździe na tym motocyklu. Matko święta, co oni tu odjebali.
Także no co, no smutna wiadomość, Honda wędruje do nowej właścicielki, nie będzie się pojawiać na moim kanale prawdopodobnie, chyba że nową właścicielkę uda mi się namówić do tego, żeby nagrać jakiegoś wspólnego vloga. Ale tutaj zła wiadomość dla przeciwników języka niemieckiego, niestety jeżeli będzie to wspólny vlog, to będzie to vlog w języku niemieckim. Natomiast no, zapewniam Was, że jeżeli by do tego doszło, to na pewno dodam Wam napisy po polsku, żebyście byli w stanie w ogóle zrozumieć, o czym mowa. Żebyście nie musieli się męczyć, słuchając niezrozumiałego dla siebie języka. W większości dla Was na pewno będzie to język niezrozumiały. Nie wykluczam, że mam sporo widzów, którzy posługują się językiem niemieckim i którzy go bardzo dobrze rozumieją. Aczkolwiek mimo wszystko dodam na pewno napisy. Powiem Wam, że trochę takie to smutne, że sprzedaję Hondę, ale z drugiej strony, słuchajcie, weźcie pod uwagę, no to jest motocykl, który ma 21 lat. No to nie jest młody motocykl. Mam nadzieję, że nowa właścicielka będzie zadowolona z posiadania tegoż motocykla. Przyznam szczerze, że jest to naprawdę bardzo fajny motocykl dla osób, które nie miały do czynienia jeszcze do tej pory z mocniejszymi maszynami. Dlatego, że mimo relatywnie dużej mocy, no bo umówmy się, 100 koni mechanicznych motocyklu to nie jest mało. To ta Honda naprawdę odwdzięcza się tym, że bardzo łagodnie oddaje moc, bardzo przyjaźnie, wybacza dużo błędów. Jest bardzo stabilna i powiem Wam, że no bardzo niechętnie idzie na koło. W związku z tym, dla początkującego, jak najbardziej fajny sprzęt, no. Co tu dużo kryć, kurczę. Powiem Wam szczerze, że teraz nie wiem, gdzie jestem. Gdzieś sobie pojechałem, a mniejsza o to. Tak sobie jeżdżę, powiem Wam, gdzie oczy poniosą, a to dlatego, że tak mi cholernie brakowało jazdy na motocyklu. Niestety u mnie się troszeczkę zawodowa sytuacja zmieniła, w związku z tym no, grozi mi to, że będę miał trochę mniej czasu na jakiekolwiek hobby. Aczkolwiek no, zapewniam Was, że będę się starał wygospodarować czas na te moje najważniejsze hobby, które uprawiam. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że uda mi się zachować ten kanał jakoś rozsądnie przy życiu. Tak, żeby to nie było w ten sposób, że będzie jeden film na dwa miesiące wpadał, bo nie taki jest cel prowadzenia kanału na YouTube. Aczkolwiek nie ukrywam i lojalnie uprzedzam, że w tym sezonie mogą się zdarzyć jakieś dłuższe przerwy między filmami. Natomiast tak jak mówię, dołożę wszelkich starań, żeby Wam jednak tych filmów trochę tam dostarczać. Ostatnio nagrałem nawet jako taką próbę, prawdopodobnie widzieliście vloga z mojego Opla Astry, właśnie na jego temat. Być może będzie to także jakaś tam dodatkowa forma na moim kanale, jeżeli czas nie pozwoli nagrywać na motocyklu. Wówczas biorę pod uwagę możliwość nagrywania vlogów z samochodu. Dlatego, że ja bardzo dużo czasu spędzam w samochodzie, niestety. Jeżdżę bardzo, bardzo dużo. W związku z tym ten czas podróży, po pierwsze ja mogę sobie umilić i trochę, że tak powiem, w cudzysłowie skrócić. Poczucie upływu czasu jest znacznie, znacznie przyjemniejsze, jak się do kogoś mówi. W związku z tym być może w tym sezonie pojawi się troszeczkę więcej właśnie vlogów z samochodu. Aczkolwiek zobaczymy, no moim priorytetem jest, był i będzie zawsze motocykl. Dlatego, że tak naprawdę to jest to, co mnie fascynuje. Jazda samochodem, przyznam Wam szczerze, jest tylko wtedy fascynująca, jeśli rozmawiamy o jeździe po torach lub o rajdach. Natomiast, prawdę powiedziawszy, jeżeli mam samochodem jeździć po normalnych drogach, no to nie będę w jakiś sposób się tym zachwycał. Uważam jazdę samochodem za relatywnie nudną,
Być może dlatego, że jest to jazda mało angażująca i powiem wam, że mnie brakuje w samochodzie takiego zespolenia człowieka z maszyną. Siedząc na motocyklu, tak naprawdę bardzo dużo zależy również od tego, jak na nim siedzimy, jak się na nim poruszamy. Angażujemy się dużo bardziej w jazdę motocyklem i to, co robi maszyna, jest dużo bardziej zależne od tego, jak my się na tym motocyklu zachowujemy. W samochodzie możecie się przeginać na lewo i prawo i powiem wam szczerze, że wątpię, żeby to cokolwiek miało wnieść do rzeczy. No bo wystarczy pomyśleć, tak, ile waży samochód. Przeciętna osobówka waży tam gdzieś pod 1,5 tony. Ile ważycie wy? Powiedzmy, przeciętny mężczyzna, taki dobrze odżywiony, waży z 90-100 kilo. To jest 1/15 masy motocykla. Jeżeli ten sam kierowca usiądzie sobie na motocyklu, który waży 200 kilo, no to będzie to już nie 1/15, a 1/2 masy. W związku z tym wpływ tego, jak on się będzie zachowywał na tym motocyklu, na samą maszynę, jest oczywiście odpowiednio większy, tak? A wręcz zauważalny, w przeciwieństwie do tego, co mamy siedząc w samochodzie. No i cóż, kochani, to chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że was za bardzo nie zszokowałem wiadomością o sprzedaży CBR-ki. Niemniej jednak, no nie oszukujmy się, prędzej czy później ta chwila musiała przyjść. I jeszcze raz wszystkim wam dziękuję za kliknięcie przycisku subskrybuj. Zachęcam także nowych widzów do tego, żeby klikali ten przycisk, żeby sobie tam pstrykali ten dzwoneczek koło przycisku subskrybuj, żeby być powiadomionym o nowych filmach. Myślę, że w tym sezonie nie ominą nas także ciekawe tematy na moich vlogach. Będzie na pewno trochę vlogów typu motopogadanka, czyli takie sobie poplanina o wszystkim i o niczym. Zauważyłem, że ta forma spotkała się z całkiem dobrym odbiorem. W związku z tym będę ją sobie kontynuował. A tymczasem, kochani, nie pozostaje mi już nic innego, jak zakończyć tego vloga. Także pożegnamy się z Hondą. Ja się żegnam w tym vlogu z wami już. Aczkolwiek nie obawiajcie się, o ile Honda być może nie wróci już na mój kanał. Być może się pojawi, być może nie. O tym mówiłem przed chwilą. O tyle na moim kanale filmy na pewno będą się pojawiać dalej. Także dzięki za to, że wytrzymaliście dzisiaj ze mną do samego końca i zapraszam na kolejne vlogi. Bajo! Jeśli vlog się spodobał, zostaw koniecznie łapkę w górę i udostępnij nagrywkę swoim znajomym. Zachęcam także do komentowania filmów, zadawania pytań i dzielenia się z innymi swoimi opiniami lub przemyśleniami. Koniecznie zasubskrybuj kanał. Kliknij dzwoneczek obok przycisku subskrypcji i ustaw powiadomienia dla kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. W wolnej chwili zajrzyj do Hubert'ego fanpage na Facebooku, odwiedź jego Instagram oraz stronę internetową. Linki znajdziesz w opisie pod filmem. A już niebawem na YouTubie kolejne vlogi Hubert'a, na które serdecznie już teraz zapraszam. Tymczasem, jeśli jeszcze nie widziałeś, obejrzyj sobie ten film i zerknij na tę playlistę. Do zobaczenia następnym razem!